Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dziś odcinek będzie techniczno-montażowy, czyli tak jak niektórzy lubią, a niektórzy nie lubią. O, kury się do mnie zbiegają, bo wczoraj wieczorem przyszła do mnie paczka. Tu tak w miarę przegarnięte, to można już pokazać. Dwie nawet paczki takie wielkie. I to jest wędzarnia, którą dostałem na święta od rodziny. Dziękuję bardzo. I zaraz spróbujemy to pomontować. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. W życiu nie miałem wędzarni, tym bardziej nie składałem. Przybiegł Edzio mi pomóc. Okulary przygotowane, może jakaś instrukcja tam będzie. No i będziemy robić. Powiem wam tak przy okazji, że współczuję teraz kurierom. Już późno do mnie przyjechał, a jeszcze ile paczek na pace. Teraz to mają roboty, a roboty. No taki okres, jeszcze parę dni, święta. I jakoś to przeleci. Święta, święta i po świętach zaraz będzie, a ja się biorę za rozpakowywanie. Nie mam pojęcia, jaka to jest wędzarnia. Taka wolno stojąca na pewno. Robię to na tarasie, bo co chwilę pada deszcz, teraz też siąpi, ale zapowiadają, że zaraz to będzie lało. I wiatr ma być 70 km na godzinę nawet. Także może być niewesoło. Nie wiadomo, czy te moje budki będą stały. Dosyć szybko mają testy. To będzie chyba palenisko. Tak mi się to wydaje. To chyba trzeba będzie gdzieś na bloczkach ustawić. No konkretne. Metalowe. Nie ma to tamto. Proszę bardzo. I się otwiera i zamyka. Jakieś drewno trzeba będzie skołować do tej wędzarni. No dobra, najpierw to ja może niech to poskładam. Tu mamy taki element, nie wiadomo do czego. Tutaj mamy kawałek rury. Tu znowu mamy kawałek rury. Tu mamy daszek. Ciekawe, czy instrukcja jakaś będzie. Tu mamy patyki, ale chyba nie do palenia. Tu mamy takie coś, ale tych elementów dużo. Kolanko. Co tu jeszcze jest? Kolejne elementa. O, to jakieś sznurki, śrubki, haczyki. Pewnie się to do czegoś przyda. Edziu, nie przestawiaj. Jeszcze nie pora. Jak to wyjąć? O, dobra, wylezło. To chyba będzie korpus tej wędzarki. No i to chyba są te nogi metalowe. To chyba komin. Że tu nic nie pogłobić dobrze i było. Zaraz poszukamy instrukcji. O, dobra. To chyba będzie podstawa. To te nóżki. Dobra, te kartony trzeba wywalić, bo zaraz tutaj sobie zęby wybiję. Chronić przed opadami deszczu. Jak chronić przed opadami deszczu? Tu na tarasie sobie to ustawić? To by mi tu kopciło. Ten korpus wstawiłem na nóżki. To chyba tak ma być. Daszek to chyba tutaj. O, trzymie się. Komin. To tutaj. Chyba trzeba by go czymś przykręcić. No dobra, wszystko fajnie, ale tu jakiś drzwiczek to gdzieś nie powinno być? Czy się jakoś otwiera w ogóle? Czy to dach trzeba ściągać i wieszać za każdym razem? Ciężko powiedzieć. Instrukcję gdzieś już posiałem. Przecież ona to mała była. O, tu narysowali, że to po prostu trzeba przykręcić z tyłu ten zawiasek. Tak z boku. No to przykręcimy, zobaczymy. Mam wkrętaczkę. Ała! Ja się ukułem wkrętem. Dobra, mam ten zawiasek. Jak on tu ma być? To się tak tu ma otwierać? Jak to na tej kartce jest namalowane? No dokładnie tak. Że o tak ma to być. No to przykręcamy tak namalowane, no to tak ma być. Aha, ale ten brzuchem to ma być w te? Czy w te? Nie, no chyba w te, żeby tu się całkiem to otwierało.
Ciekawe, czy to się już będzie trzymało na tym. Czekaj, Edziu. No, nawet się trzymie, o dziwo. Tylko wiadomo, na jednym to tak... Nie za elegancko, ale chyba dobrze. Dobra, przykręcam drugi, to się włączę. Przykręcone obydwa te zawiaski. I co, działa to? No działa, może się nie oberwie, jakby się na tym nie wieszać. To może będzie luks. Teraz ten kominek trzeba tu założyć. Kominek, komin. Tylko jak go tu założyć? Chyba trzeba po prostu tu przykręcić i już. No. No bo co, przecież on tak nie będzie tu sobie siedział. Tylko jak to przykręcić? Mam tu jakieś wkręty swoje dłuższe. Może tak, albo go od spodu. O. Może i tak, że tu wkręta puścić, żeby tu w to wlazł. No spróbujemy tak przycelować. Komin zamontowany. Na dwa wkręty, nawet się trzymi. Oczywiście ja, jak to ja, to za pierwszym razem nie trafiłem. No ale myślę, że to w niczym nie będzie przeszkadzało. No i takie łoto jest. O, tu widzę, że od zawiasków też ładnie trafiłem. I tutaj też. No ale jakoś to się trzymie. A to są pewnie patyki, żeby na tym wieszać. Tylko nie wiem, czy one tak mają być. Czy tak. Ciężko powiedzieć. Je chyba trzeba by przykręcić, żeby to się trzymało jako tako. Nie przywiercam tego na razie, bo pękają te słupki. No ale to jest raczej mało ważne. To nawet może tak się tutaj opierać. Teraz trzeba się tym zająć. Te są dla wystroju. To tam kiedy indziej. Ale teraz te rurę to tu zmontować jakoś. Mam tutaj wszystkie elementy już wypakowane. Tutaj te palenisko. To ponoć do środka się wkłada, tam gdzie dym będzie wylatywał. A to nie wiem do czego. Zaraz pomyślimy, do czego to może być. To chyba trzeba tutaj wtyknąć te kolanko. Żeby było wtyknięte. Mówcie, czy pasuje. Tą stroną, czy tą drugą? Chyba tą. Czekajcie, położę gdzieś kamery. Nie bardzo to chcę pasować. Ale to chyba tą stroną musi iść, bo to w drugą rurę, chociaż to bardziej tu pasuje. No ale to takie na styk chyba ma być właśnie. Jakoś tutaj spasowałem te rury. Tutaj palenisko. Tu rura idzie lekko do góry. Tutaj wystaje. I tu to kazali położyć. Tak tam napisali. Te w kształcie litery C to na ten komin. I tu się zamyka. No i jest tak o. Jeszcze termometr trzeba zamontować na 1/3 wysokości. Tylko wiecie co? To mi zostało. Nie wiem, do czego to jest. Do czego to się używa? Nie wiem, do paleniska czy do czego? Nie widzę tutaj miejsca, żeby to wtyknąć. Tutaj w instrukcji piszą, żeby olejem lnianym to wysmarować z zewnątrz tylko. No to dobrze się składa, bo ja mam olej lniany, kupiłem z myślą, żeby Edziabudę wysmarować. No ale nie zdążyłem przed zimą. Ale na ten to będzie, jak znalazł. To się biorę za robotę. Wymalowane. Powiem wam, że bardzo przyjemnie się tym olejem maluje. Wszystko się błyszczy, niech te drewno się tego ponapija. Tam jak gdzieś jest za dużo miejscami, to tego nie zbieram, to tam sobie może obeschnie. Jak będą zacieki, to przecież nic nie szkodzi, w niczym nie przeszkadza. No fajnie się tym maluje. Będzie trzeba pomalować i gęśnik, i Edzia budę. Edziu, bo tam myłem te takie wiaderko małe, co sobie nalewałem i już widział, że woda leciała z węża. To już teraz tam czatuje, na tym deszczu stoi. Kury mokre chodzą. Chowajcie się, deszcz pada. Kurom też wody nalałem, paszy dosypałem. Wszystko tam macie w kurniku. Nie musicie nigdzie łazić. No i dobra. Niech to sobie schnie. Na razie będzie stało tutaj, żeby wyschło. A potem się pomyśli. Dziwne, że piszą, że to
Na deszczu nie może stać, trzeba by to albo czymś nakrywać, albo coś. Chyba nakrywać plandeką, bo co? Bez sensu budować dla tego jeszcze jakiś daszek. Chyba że tu się będzie paliło. Tu to dobrze, z chałupy blisko. Nie trzeba będzie po dworzu chodzić. Francja elegancja. Nie no, żartuję, tutaj to nie bardzo. Myślałem tam, koło Budedzia, gdzie ten słupek stoi, żeby tam to ustawić. I chyba tak zrobię, tylko no dzisiaj wiadomo, nie będę tam porządkował, w te deszcze, wichury. Niech tutaj to sobie obeschnie i się pomyśli, gdzie to ustawić. Jakieś drewno owocowe trzeba zorganizować. Ja to mam trochę brzuski. Brzuska niby może być, ale pewnie tak średnio się nadaje. Gdzieś tam można kupić za nieduże pieniądze. Albo się znajomych popytam, może gdzieś akurat mają tutaj w okolicy. To tam parę tych pieńków by się wzięło. No jak to wyschnie, jak to się już ustawi na miejscu, to trzeba będzie przypalić. Tam w instrukcji było, że przez godzinę trzeba przepalać na 60 stopni. O właśnie, ten termometr trzeba zamontować. Zaraz zamontujemy. Chyba na 1/3 wysokości pisało. Piszą, żeby wywiercić, ale może się uda tak, że wezmę wkręta. Wkręta, wkręcę, wykręcę. Będzie dziurka. I się ten, no 1/3, no to gdzieś tu powiedzmy. Nie będzie źle. Może tu, o. Jak to nie wyjdzie, to będzie lipa, dziura na środku. Dobra, wlazło. Wylazło, deska nie pękła. No to jest dobrze. Bo tam wcześniej to pękali te deski. No i cyk, termometr, wylizie w to. Tak na styk to by było nawet chyba nieźle. Guzik. Nie, ciut grubsze to musi być. Ja już cały w oleju jestem, wiedziałem, że tak będzie. Wkręta nie mam, ale gwoździa znalazłem. Młotek mam nowy, się pochwalę. Kupiłem sobie, jak byłem w sklepie budowlanym. Ta, ciekawe, czy ja go wyjmę teraz. No nie wiem, czy gwóźdź to było dobre posunięcie. A, wylaz. Ale czy dziura się na tyle powiększyła, co trzeba, żeby wlazło? To ja nie wiem. No prawie, no jak mało brakuje. Idę jeszcze, czegoś poszukam. O, takiego haka wkręciłem. Zobaczymy, on to chyba najgrubszy z tego wszystkiego jest. Ręko go wkręciłem, bo to nie ma jak chyba go złapać. No może w końcu... O! I na styk się wtykło, jest idealnie. Ładnie pokazuje temperaturę, 1/3 wysokości. No gdzieś tak. Francja elegancja. Tu się otwiera, w środku pisali, żeby nie smarować. Znaczy pisali, żeby smarować tylko z zewnątrz. To ustrojstwo to... Nad tym myślałem, ale to chyba do paleniska się wkłada, żeby tak nie leżało całkiem, wiecie. Całkiem... O tutaj, nie? To by nawet mogło pasować tak kolorystycznie. O, powiedzmy taki luks. Proszę bardzo, zamykamy. Tutaj to nie ma chyba zamykania, otwierania. Ale tutaj można sobie zrobić lufcik. To będzie więcej powietrza. Można zamknąć. No nieźle. Ładnie to wygląda, szczególnie jak się posmarowało tym olejem. To tak... Taki ładniejszy kolor to nabrało. Trzeba będzie i ten kacznik, i budę, i tego, posmarować te różne rzeczy. Ten olej to fajna sprawa. Może pewnie nie jest aż taki dobry jak te bejce, no ale tu do jedzenia to bejcom się pewnie nie powinno, jo. Tutaj działa lux, tutaj termometr. Będzie można wędzić. W życiu nie wędziłem, nie mam pojęcia jak to się robi. Ten Edziu to wytrwały, już z godzinę stoi na tym deszczu i czeka, żeby mu wodę puścić z tego. On to lubi się tą wodą bawić. Ej, ale chyba mu nie będę puszczał, będzie cały mokry, w taką pogodę wieje. Jeszcze się zaziębi. Teraz można mu włączyć. Nie, no nie będę taki. Edziu, zostaw to. Daj spokój. Z nieba leci woda, po co ci jeszcze ze szlaucha? Nie montowało się tego jakoś specjalnie trudno, ale wiecie, ja to mam
bardzo dobre zdolności techniczno-manualne, co widać po tych zawiaskach. Teraz doszedłem do wniosku, były jeszcze takie mniejsze śrubki, to pewnie te mniejsze trzeba by tu dać. Albo trafić, o, w to beleczkę. No i dobra, niech to przeschnie. Będziemy ustawiać, będziemy przepalać. I trzeba się uczyć wędzenia. Szkoda, że dziadek nie żyje, bo dziadek to podobno robił najlepsze wyroby w całej okolicy, jak nie tam w województwie nawet. Że był bardzo wybitny pod tym względem i z zawodu też był masażem. Także no szkoda, by mnie nauczyła, tak to trudno. No. Dziadek umarł bardzo dawno, zanim ja się urodziłem, także no co zrobić, nie było okazji. Okaże się, czy w genach coś mi przeszło. Ten Edziu to wytrwały, tyle czasu na tym deszczu siedzi. Tylko kaczki i gęsi już zostały na dworze. Wszystkie kury się pochowały, bo leje cały czas. A on twardo siedzi, liczy na to, że mu się wodę puści, ale znowu jak mu puszczę, to on znowu tu będzie siedział potem 2 godziny. Chociaż chwilę jak mu puszczę, bo będzie liczył, że znowu poleci, dlatego mu nie włączam. No. Edziu, chodź, daj spokój, chodź na taras chociaż. Ja wiem, tam leży twoje posłanie. Jeszcze ci nie uprałem, ale położyć się możesz, to nic nie szkodzi. Albo chodź do chałupy. Jejku, jaki mokry. Chodź do chałupy, zaraz napalimy w kominku, trochę się przesuszysz. No już nie będziemy dzisiaj wody puszczać. Już kury mają wodę, wszyscy mają, króliki mają. Wszystkim ponalewaliśmy. W kominku się pomału rozpala. Powiecie, że od góry miałem palić. No często palę od góry, ale ci akurat nie, bo szybę czyściłem, żeby to jakoś wyglądało. I tego papieru nawaliłem na dół, to od razu podpaliłem. Suche drewno z drewutni to powinno zaraz się rozpalić, mam nadzieję, bo coś słabo idzie. Nie, no pójdzie. Nie, Edziu? Tu Edziu. A perełka sobie lata w tej nazad. I się tak ganiają po chałupie. W koło. Suche drewno to suche, może ze 2 minuty minęły i się już pali elegancko. I to nie ten papier, papier to już się wypalił. Edziu sobie tutaj schnie. Wyschnij trochę, cały mokry jesteś, jak ty wyglądasz. Wyjdziesz na ten wiatr, teraz ma być mocny, to jeszcze się zaziębisz. Ta, wytrzyj mi się w portki elegancko. Jak siedzą w chałupie, to zwykle tak to wygląda. Perełka zajmie jakieś honorowe miejsce, jak teraz na fotelu. A Edziu pod stołem próbuje się trochę do niej przymilać, ale trzyma odpowiedni dystans, bo jak za bardzo go skróci, to dostanie łapą po głowie. Ale tak próbuje, próbuje, co 10 cm bliżej, bliżej, aż już minie ta granica. No i dostaje łapą po głowie i znowu się cofa o metr. I tak w kółko. Się wszyscy pochowali. Tu kogut to jeszcze coś działa, ale tak to w kurniku. Mamy bocianka, czy nie mamy? Muszę światło zapalić, bo nawet tutaj nie widać. Co, nie ma bocianka? Gdzie on polazł? W te deszcze. Malutka jest. Te kurczaki od niej już są. Może on gdzieś tu łazi? Ej, nie widać go. A ja go szukam i szukam. A on pod Skodą. Leć do kurnika. Już się zacząłem o niego martwić, ale nie jakoś bardzo, bo przed chwilą, znaczy tam nie tak dawno, z godzinę temu, go widziałem. Nawet trochę pogadaliśmy. Bocianek, nie wiem, złote rady mi daje. Ostatnio mi mówił, że kura, która dużo gdacze, mało jajek daje. No coś w tym może być. Już dorasta, świat obserwuje i ma pierwsze wnioski. Już do siebie poleciał. I tym pozytywnym akcentem ja się z wami żegnam. Nie ma co tu nagrywać w ten deszcz, bo mi zaraz wszystko pomoknie, wszystko się będzie psuło. Oby jutro była lepsza pogoda. Zobaczymy, może ten olej lniany wyschnie, to by się już ustawiło wędzarkę, może by się ją przepaliło. Jakąś brzuskę, coś tam liściastego mam. Tym liściastym to ponoć można palić, aby nie iglastym. Ja to nie mam zielonego pojęcia o wędzeniu, ale może się nauczę. Także dobra, ja się z wami żegnam, bo mokro leje i w ogóle. Na razie, cześć, do jutra o 7 rano się widzimy. O.